44-letni mieszkaniec Wałbrzycha handlował na popularnym portalu aukcyjnym bronią palną i amunicją. Oferował też sprzedaż Mein Kampf Adolfa Hitlera. Grozi mu do 8 lat więzienia. Akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu Tomaszowi K skierowała do sądu rejonowego w obrzychu tutejsza prokuratura. Zarzuty, które mu przedstawiono, dotyczyły handlowania bronią palną w postaci pistoletów gazowych bez wymaganego zezwolenia. Aktem oskarżenia objęto sześć czynów. Przedmioty wystawione na aukcję przez Tomasza K zwróciły uwagę wydziału do walki z cyberprzestępczością kieleckiej policji. Komenda powiatowa policji w Kielcach, wydział do spraw cyberprzestępczości. Monitorując internet dostrzegł ofertę sprzedaży ręcznego miotacza gazu połączoną ze sprzedażą książki Mein Kampf Adolfa Hitlera. Z uwagi na raz podejrzenie sprzedaży broni palnej, dwa możliwość propagowania faszyzmu podjęto jakby dalszy monitoring tej aukcji. Z uwagi na miejsce zamieszkania Tomasza wy przekazano prokuraturze rejonowej w Wałbrzychu, a ta zleciła przeszukanie mieszkania mężczyzny. W związku z poczynionymi ustaleniami zlecono przesłuchania i przeszukania w, na terenie Polski wśród tych osób, które mogły nabyć broń palną. Część z tych przeszukań potwierdziło zasadność postawionych zarzutów, część okazało się, że takie zarzuty nie mogą być postawione. Więc, jakby efektem tegoż postępowania był akt oskarżenia skierowany do Sądu rejonowego w Wałbrzychu. Za publiczne propagowanie faszy... Faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych groziło Tomaszowika do dwóch lat więzienia. Te podejrzenia jednak oddalono. Prokurator uznał, że z uwagi na brak innych sygnałów mogących świadczyć o propagowaniu faszyzmu przez mężczyznę, wystawianie przez niego na aukcję Mein Kampf miało na celu jedynie handel. 44-latkowi postawiono jednak 6 zarzutów związanych z nielegalnym handlem bronią palną, za co grozi do 8 lat więzienia. Jednak z uwagi na to, że zarzucanych czynów dopuścił się on w warunkach tzw. ciągu przestępstw, sąd może wydłużyć karę nawet do 12 lat.